Medal dla każdego. Czy słyszeli Państwo o rodzinnym klubie sportowym? Jeśli nie, to za chwilę będzie okazja. Obok mnie właśnie taka usportowiona rodzina, która założyła klub. Karina, Teodor i Mateusz Wrzycielowie z miejscowości Koszwice, niedaleko Lublinica. Cała rodzina od wielu lat biega, uprawia Nordic Walking i również organizują zawody dla innych. Zaczynaliśmy od imprez biegowych. Nordic już też prawie 5 lat. A są tutaj ścieżki rowerowe w okolicy? Tak, jest piękne połączenie tu ścieżek właśnie okolic Lublinca ze ścieżkami Opolszczyzny. Wokół tutaj terenów Dobrodzienia czy Zawadzkiego można zobaczyć bardzo ciekawe zabytki sakralne, również ciekawe rzeczy związane z architekturą techniczną zeszłego wieku, albo nawet starszą. Piękne stare młyny, zabytki sakralne tego typu, jak na przykład w Lubecku, freski odkryte z średniowiecza pod tynkami, rewelacja. Wszystkim zalecałbym, żeby tu przyjechali, naocznie to zobaczyli. Na przykład na rowerze, to żona trzyma się na kółku męża, czy wyrywa do przodu? No różnie to bywa. Raz mąż do przodu, raz żonka, ale czasami Mateusz daje nam popalić. Mateusz, czyli latorość. Tak, najmłodsza. No i muszę przyznać, że jestem na biegowym pierwszym miejscu wśród rodziny. No i chyba nie tylko tutaj o wyniki chodzi, prawda? Liczy się sama przyjemność uprawiania sportu, stąd pomysł założenia klubu. Cudowną rzeczą jest w ogóle takie rodzinne działanie, że jeden drugiego pomaga. No a poza tym myślę, że po tych opiniach, jakie tutaj są po naszych imprezach, że wszystkim się podoba i że wszyscy doceniają to, że coś robimy dla nich i czasami oni nam też pomagają przy tych imprezach. Nie trudno namówić tutaj ludzi do uprawiania sportu, prawda? No, na początku było trudno, ale jak widzieli, że powoli my zaczynamy dbać o swoją sylwetkę, o samopoczucie, to patrzyli ukradkiem. No i teraz już ma się sporo gromady, tak? Oczywiście. My tworzymy nasz klub rodzinny, ale już mamy troszeczkę nowych ludzi, którzy non-stop przybywają. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa i świetna rodzinna atmosfera. No i bardzo nam z tym się dobrze żyje. No żeby tak ktoś zajmuje ostatnie miejsce, to nic sobie tak, z tego nie robi. Tak, wręcz powiem tak. Jeżeli ktoś ma ostatnie miejsce, to dostaje u nas nagrodę. Mogę każdemu pucharek zrobić. To co robicie, to jest taki sposób na życie, prawda? Ten rodzinny klub sportowy pozwala wam zapomnieć o cywilizacyjnych stresach, o kłopotach. Po prostu jesteście na powietrzu, jest wam przyjemnie, jest lepsze później samopoczucie. To jest właśnie...